18 maja, czwarty lot sezonu 2014. Przyjechaliśmy na zaproszenie mistrza Polski Zbigniewa Oleksiaka do Kozich Główek na prezentację produktów nowej generacji, które mają zastosowanie od 2014 roku w hodowli oraz oglądnąć przylot gęby z czwartego lotu konkursowego gęby, w lotach gęby starych. Miejscowość Deszczno. Tak jest. Odległość? 358 km do mnie. Jest tu z nami przedstawicielka firmy Ronfried, pani Monika Stolarska, która zaprezentuje razem ze Zbigniewem Mistrzem Polski poszczególne produkty i omówimy. Witam Państwa, nazywam się Monika Stolarska i jestem od stycznia 2014 roku nowym przedstawicielem firmy Ronfried na terenie Polski. Mam przyjemność spotkania się dzisiaj z Mistrzem Polski 2013 roku, z panem Zbyszkiem Oleksiakiem. Od bardzo długiego okresu czasu pan Zbyszek stosuje nasze produkty. Zadowolona jestem z tego powodu, że są to produkty, które już bardzo długo są w naszej ofercie. Natomiast pan Zbyszek stosuje produkty, które również są naszymi nowościami i jest z nich bardzo zadowolony i przynoszą bardzo pozytywne efekty w jego hodowli. Panie Zbyszku, z których produktów jest pan najbardziej zadowolony? Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Ja jestem tak, zawsze firmy Ronfried używałem od praktycznie ponad 20 lat, ale jak wiadomo, wchodzą nowości, też również ja jestem człowiekiem odważnym, używającym logicznego myślenia, także zawsze staram się te nowości iść na czasie, być na czasie, także na pewno z tych nowości jest to teraz środek Entrobac, to jest po prostu, jak się to mówi, na florę bakteryjną, nie? I to jest bardzo fajnie działający. Tu widzę, że koledzy, tu mieliśmy z filmem Ronfield takie próbki, już te małe opakowania czy coś. Bardzo dużo z pozytywnych opinii, klienci pytają po prostu, kiedy będą i tak dalej. No i tu już mamy teraz sprzedaży ciągłej, duże opakowania, jak widać. Jest to proszek. Także po prostu jest to bardzo skuteczny probiotyk. Nie trzeba długo czekać, bo widać po prostu po daniu jednym, po dwóch podaniach już widać efekty. A jakie są to efekty? Jest lepszy kał, po prostu gąbki takie, że są żywotniejsze po prostu. I na pewno, bo jak czy ktoś jakąś kurację wykona czy coś, no to wtedy jeszcze tym bardziej po prostu trzeba podać przez 2-3 dni. To jest, no, widać działanie naprawdę po prostu, że działa. Czyli kiedy pan stosuje nasz produkt Entrobac? Entrobac po prostu stosuje, jakby na żółty guzek wykonujemy trichomonozę, jakąś kurację, czy na drogi oddowe, to zaraz koniecznie po prostu po tym przez 3 dni, jak jest możliwość, bo jeżeli jest w lotach, no to wiadomo, że nieraz trzeba tylko jeden raz dać. Czyli Entrobac to jest jedna z nowości, którą stosuje pan Zbyszek. Drugą nowością, która w pana hodowli jest już używana od 2 lat, jest to produkt Avimycin Pulver. Avimycin Pulver jest to też proszek, który to jest na bazie chrzanu. Jest to bardzo dobry produkt, który pokazuje, czy nie nadchodzi ornitoza. Jest to taki wieksztuczny środek, który jeżeli by gołąbki coś nadchodziło po prostu, to pokazuje wtedy przy gołąbkach uzdrawienie, bo on wywołuje po prostu taką, jakby to się mówi w gołębnikach, który pobiera jakiś tam po prostu stan chorobotwórczy, to wywołuje tą ornitozę, uzdrawiając wtedy oczy po prostu i gołąbki się inaczej zachowują. Ale zarazem po prostu, kiedy gołąbki są zdrowe, no to robi to pozytywną rzecz, że po prostu te gołąbki są odflegmiane w naturalny sposób, mogą kichać po tym, to się nie przejmować, tak ma być po prostu, nie? Ale jest to super produkt, który używamy już dużo u młodych gołąbków, nie? I również u gołąbków starych. Czyli stosuje pan ten produkt przez cały rok, czy tylko w okresie lotowym? My takie rzeczy jak Avimycin używamy cały rok. Ja uważam właśnie, że stosując produkty w zimę właśnie, kiedy jest to duże, gołąbku się nie zawsze wypuszcza, jest to więcej przez stężenie takiego kurzu, to stosując go cały rok, to są właśnie efekty później w lotach, praca całego rocznego, takiej pracy wychodzi w lotach. Czyli bardzo mnie to cieszy, że produkt używany jest przed lotami, że gołębie są dostosowane do ciężkich lotów już przed okresem lotowym. No to jest bardzo ważne, żeby używać właśnie w zimę, bo no to jest ta praca zimowa, co niedobrzy hodowcy takie mówią anegdotę, że no pracuje się po gołębiach po lotach, a nie w lotach. No to jest takie już stare powiedzenie. A po czym pan poznaje skutki działania Avimycin Pulver? No tak jak tu wcześniej powiedziałem, po prostu, że widać po gołąbkach, wtedy szczelinki się fajnie otwierają, po prostu te gąbki są odflegmione i zarazem no, mają lepszy oddech i no, to wpływa na ich całoroczne później zdrowie. Super. Panie Zbyszku, który z kolejnych produktów jest według pana godny polecenia?
No tutaj chciałem się pochwalić, bo tu w filmie Romfield zrobiłem taką troszkę sensację, bo firma, wiadomo, że Tab & Gold jest produktem, który się bardzo dobrze w Polsce sprzedaje. Za bardzo reklamować go nie trzeba, bo większość hodowców go znają, są zadowoleni, ale tu się muszę pochwalić, że odkryłem takie zastosowanie, tu pani potwierdzi, że znalazłem drugie zastosowanie Tab & Goldu. Co to znaczy drugie zastosowanie? To znaczy, że Taub & Gold, stosując napierzenie, jak większość hodowców do tej pory, no ja tu odkryłem po prostu, że można go stosować przy odchowie młodych w rozpłodzie, tak powyżej 7 dni, jak już pióreczka zaczynają rosnąć, dając go 2-3 razy w tygodniu, jak wiadomo, to upierzenie rośnie i wtedy po prostu to piórka są dużo ładniejsze, bo Taub & Gold po prostu powoduje właśnie w tym kierunku ten rozwój piór, błysk upierzenia. No i z tego tych piórek gołąbki korzystają na lotach młodych. Mhm. A dając go dopiero po lotach starych na pierzenie, no to wiadomo, korzystają z tego gołąbki stare. A młode gołąbki nie miały do tej pory nic wspólnego. Mhm. A korzystając, po prostu dając to w rozpłodzie, to będą korzystać gołąbki młode z tego właśnie produktu. Właśnie to rozwiązanie bardzo nas satysfakcjonuje z tego powodu, że Taub & Gold reklamowany jest przez nas jako produkt szczególnie polecany w okresie pierzenia. Pan Zbyszek stosuje Taub & Gold w okresie rozpłodu i myślę, że w tym kierunku również nasze działania będą dążyć do tego, by zachęcić hodowców do stosowania Taub & Gold w okresie rozpłodu, tak by przygotować już młode gołębie i ich upierzenie do okresu lotowego. Korzystając z okazji, chciałbym tu firmę Romfield poprosić, może by się tak udało zrobić te Taub & Gold w mniejszych półlitrowych opakowaniach, z tego powodu, że nie jest to produkt aż bardzo drogi, ale też wiadomo, jakby był po pół litra, to byłby o połowę tańszy. I przy okazji dużo młodych hodowców by mogło z tego skorzystać po prostu, a też w skali roku te pół litra tego produktu by wystarczyło na takie średnie hodowle. Zgadza się. Postaramy się prośbę pana Zbyszka sprostać. No bo ja już to kilka razy tak zgłaszałem po prostu i myślę, że tu dużo osób by na tym zyskało i też po prostu, bo wiadomo, że wtedy można sobie kupić przy okazji drugi produkt i ten. Zgadza się, więc będziemy działać w tym kierunku, żeby zaspokoić potrzeby hodowców, bo to chodzi o hodowców, a tym bardziej młodych, żeby po prostu już mogli wejść w taki tryb dobry i robić jak najbardziej prawidłowo. Panie Zbyszku, kolejnym produktem, z którego Pan korzysta, jest produkt Bio Air Fresh. Jest to produkt na bazie olejku eukaliptusowego i miętowego. Kiedy stosuje Pan ten produkt? Bio Fresh stosuję już od ponad 20 lat. Tutaj muszę się pochwalić, że tu akurat zdradził mi to Jarek Muc, wielokrotny mistrz regionu, to i potwierdzam, stosowałem różne firmy takie właśnie do przykania, ale Bio Air Fresh jednak jest niezastąpionym produktem, nie? I tutaj dużo tych moich kolegów z tego korzysta, fajnie to działa, nawet działa to w przypadku osób w domu, kiedy powoduje to jakieś tam zakażenie w domu, dzieci chore są, czy jakiś wirus następuje, nawet ja u siebie w sklepie tak korzystam z tego. To jeżeli takie coś jest, na przykład to pryskam w domu nawet, tylko w takich miejscach dozwolonych, czy w sklepie i on również powoduje wybijanie tej bakterii, które po prostu gdzieś mogło po prostu nastąpić. A jak odnośnie gołąbków, no to tu stosujemy go nawet 3-4 razy w tygodniu. Przez cały rok? Tak, tylko no dobrze jest porą wieczorną, jeżeli już gołębniki są pozamykane, żeby to już nie uciekało na zewnątrz. I też po prostu staramy się, wiadomo, w okresie zimowym troszeczkę mniej, no bo to wiadomo, że zawsze troszkę oszczędności, bo nie zaszkodziłoby to nawet stosować częściej. No tylko bardziej tu chodzi o oszczędności finansowe, ale też przynajmniej 2 razy w tygodniu jest to korzystane cały rok. A czy zauważa Pan działanie tego produktu latem, w okresie lotowym? No oczywiście, bo to po prostu nawet siuknąć sobie osobiście na buzeczkę na przykład. Człowiek, który ma duży katar, czy jest przeziębiony, to przez 2-3 godziny chodząc tylko jednym przyknięciem na bluzeczkę, będzie ślepiej oddychał. Takie ma działanie Bio Air Fresh. I podobnie działa to u gołębi. To podobnie działa u gołębi. Ja osobiście nie puszczam tak aż w powietrze, tylko po prostu w miejsca, po prostu w deseczkę i tak po prostu w 3 miejscach w gołębniku i wtedy to się wolniutko rozprzestrzenia na gołębnik. Tak, bo produkt ten jest oparty na olejkach eterycznych, więc olejki bardzo wolno ulegają wietrzeniu, dlatego ten efekt odświeżania gołębnika utrzymuje się przez bardzo długi okres czasu. Można sobie wypróbować, tak jak wspomniałem, na sobie, nawet psiuknąć sobie na bluzeczkę czy coś, to widać, że to jest długie działamy nie ma i super po prostu działa produkt, także tu jest naprawdę godny bardzo polecenia. To super.
Panie Zbyszku, widzimy tutaj jeden produkt, który używa Pan na pewno do regeneracji gołębi. Jest to produkt Rotosal. Opowie nam Pan chwilkę o tym produkcie? Rotosal jest to dla mnie nowym produktem z tego powodu, że w tamtym roku nie leciałem cały czas na tym produkcie postu Rotosal, ale na indywidualnych lotach go testowałem. I widziałem, że z bardzo dobrym skutkiem. Te gołębie po takich ciężkich lotach naprawdę po prostu się regenerowały bardzo szybko, było to widoczne. No i też w tym roku zamierzam go po prostu podawać. Może nie cały czas i nie na wszystkich lotach, ale jeżeli będzie tylko konieczne, jest na półeczce i będzie stosowany przy takich cięższych lotach, będzie wykorzystywany. Czyli widocznie już po kilku godzinach widoczne są efekty działania tego produktu? Jak po pół dnia to już jest fajnie, później już zaczyna po prostu tam, na drugi dzień. No, bo tak szczególnie na drugi dzień już jest działanie widoczne. A po czym widzi Pan, w czym widzi Pan to działanie? No bo to jak się to mówi hodowca, no to czuje to po prostu, to jest widoczne, te gołębie się inaczej zachowują, są żywotniejsze, takie szybciej zregenerowane, po prostu puszcza im te zakwasy i tak dalej, nie? No tak samo jak u człowieka, jeżeli człowiek jest nie za zdrowy, no to wiadomo, tak jest to ten, a jeżeli to, no to taki jest pobudzony bardziej i żywotniejszy. Czyli po zastosowaniu tego produktu jest Pan pewien, że gołębie się zregenerują w 100% i mogą zostać puszczone na kolejnym locie? Dokładnie tak. Także tu można, tak jak mówię, nie wszystkie loty, bo nie ma takiej konieczności, ale jak po takich lotach cięższych, tu polecam naprawdę produkt. Kilka razy go w tym roku zastosowałem i widzę, że są efekty, nie? Nie chciałem już tam do wszystkich gołębników, bo żeby sobie nie pomieszać, bo ja mam 4 gołębniki i u mnie co w jednym gołębniku robię sobie inaczej, innym systemem, a zarazem mam taki jeden gołębnik testowy. Także zawsze mam możliwość po prostu przy dobrze przygotowanych gołębiach, przy zdrowiu gołębi, bo to tylko te produkty działają, bo produkty działają, na pewno te na przykład, tylko że jeżeli nie są za zdrowe gołębie lub nie są za dobrze przygotowane, no to wtedy im nic nie podziała. No zgadza się. No drugą rzeczą jest taką, tak jak tu wcześniej wspomniałem, no produkty muszą być dobrze przytrzymywane. No tutaj kolegom też będę przedstawicielem właśnie, czy już nawet jestem, firmy Romfield. No i tutaj jest to, że też mam tą przewagę, że te produkty i dla siebie, i dla kolegów, które wysyłam bezpośrednio, bez żadnych pracowników. Te produkty są miesiąc temu były w Niemczech, już będą wysyłane do kolegów bezpośrednio, jest długa data ważności, nie są wożone w żadnych samochodach, na targach stanę czy tak dalej, tylko jest to po prostu. I te produkty na pewno gwarancję daje, że działają i pod warunkiem, że koledzy mają zdrowe gołębie. Zgadza się, a zatem poprawne magazynowanie, transportowanie zimowanie jest bardzo ważne, dlatego też zachęcamy, firma Romfield zachęca do tego, aby produkty kupowane były od naszych oficjalnych dystrybutorów, do którego grona dołączył również Pan Zbyszek Oleksiak. A zatem zachęcam do kupowania tylko i wyłącznie sprawdzonych produktów. Bo tutaj ciekawsze jest to, że taka firma Romfield, nie słyszałem, żeby kiedyś była podrobiona, tylko właśnie mam zastrzeżenia do tych przetrzymywań po prostu, bo to jest fajnie, że przynajmniej też się nie słyszy, że coś jest podrobione, bo nigdy takich opinii nie było, nie? I nie słyszało się, tylko no jednak to się najczęściej dzieje, że albo w zimę tam pozamrażali niektórzy produkty, później też na słońcu przetrzymywali, no i też są właśnie minusy, nie? Dlatego bardzo nam zależy, żeby jakość produktów, o którą my dbamy podczas całego procesu produkcji, aby produkty najwyższej jakości, które wychodzą z naszej taśmy produkcyjnej, z taką samą jakością trafiały do hodowców. I wtedy będzie świadczyło o ich jakości. Zgadza się. A tym bardziej muszę się pochwalić już, że mam przynajmniej dziennie po 30-40 telefonów podziękowań, że te moje programy też między innymi właśnie tam są zastosowane w firmie Romfield rzeczy. No dużo osób już pobiło sobie w tym roku rekordy życia swojego, z czego jestem bardzo zadowolony po prostu i to dużo jest bardzo młodych chłopaków, nie? No i tu mogę się pochwalić, że nawet mogę zadysponować pełnymi adresami, że chyba mam największą ilość osób w Polsce, którym pomogłem pozytywny sposób, bo o to właśnie chodzi. No, ma się tam jakąś wiedzę, uczy się człowiek do śmierci, głupi umiera, nie? Ale ile można komuś przekazać? Ten nasz sport troszeczkę tutaj jest źle, bo w różnych dziedzinach się też ludzie się po prostu unowocześniają, zdradzają swoje tajemnice, no i wiadomo, to idzie w dobrym kierunku, się rozwija. A w tym tutaj naszej branży hodowlanej bardzo jest to oparte dużą tajemnicą, nie? Chcę to troszeczkę przełamać po prostu, bo jeżeli nie wejdziemy na ten rynek do nowych, młodych hodowców, no to ten sport też będzie upadał, tak jak to się stało za granicą, nie? I to, żeby po prostu to tego zapobiec,
w jakimś stopniu, bo może nie całkiem, no wiadomo, ale po prostu na pewno ucząc tych młodych hodowców, żeby gołębie im nie chorowały, dobrze to wszystko prowadzili, to na pewno ich nie będzie nie zniechęcało, tylko będą się rozwijać, bo oni są głodni sukcesu, tylko oni no, są nauczeni, że oni chcą już wygrywać bardzo szybko i te, jeżeli się wyjdzie na początku z nim, jak się do tego młodego hodowcy, to on rzeczywiście się rozwinie, tego bakstyla chyci i już będzie hodowcą, nie? Ale właśnie to chodzi o to, żeby go przekonać właśnie w tym pierwszym, to, że to fajny jest ten sport, nie gubią się te gołębki, są zdrowe, ma go to cieszyć i być z tego zadowolony. To jest piękne podejście, że przekazywać wiedzę zdobytą przez lata młodym hodowcom. Chodzi przede wszystkim o to, żeby ten sport się rozwijał. Tak jak pan Zbyszek napomknął, na zachodzie sport gołębiarski już troszeczkę zanika, natomiast w Polsce cały czas do przodu brnie. No dużo te filmy zrobiły robotę, bo dużo osób dzwoni do mnie, że również moje i innych kolegów oglądają te filmy, każdy tam coś po jednym słówku wychwycił, łoży według siebie, ale bardzo i to po prostu unowocześnia i też dużo się osób, nawet i starszych panów, unowocześniło po prostu. No i to jest fajne, przecież człowiek wiedzy w każdej dziedzinie do grobu, jak się do mnie nie weźmie, nie? A fajne jest to, jak też na przykład ludzie pochwalą, że jednak jest ktoś taki, że chce pomóc, nie? No bo ja też nie gryzę czy inny, po prostu wytłumaczę, staram się też, jak ino mam możliwość, to ile telefonów mogę, to odbieram. No nieraz jest to niemożliwe, no to też na stronie internetowej napisałem, że przepraszam hodowców, no postaram się do 48 godzin oddzwonić, ale także tylko ile mogę osób, to z chęcią pomogę. A co skłoniło pana do zastosowania w swojej hodowli naszych produktów? No ja w firmie Rofil to już stosowałem po prostu od bardzo dawna, po prostu może nie wszystkie produkty, troszeczkę mniej. No tutaj ze względu też nieraz jest tak, że jakieś tam koleżeństwo nadchodzi, czy tam znajomość, no to wtedy też po prostu ich się zaczyna stosować więcej. No nie? I też tak się tutaj dotyczy firmy Rofil, nie? Tu akurat z panią współpracowałem, nie? I zaczęliśmy ten i to też tak zobowiązuje, bo pani też podpowie, że ten produkt jest tam lepszy, tu kwalą, no to też zarazem po prostu jak stosowałem ich 3 czy 4, no to się rozszerza to do 8, nie? No i tak to po prostu też nieraz w życiu bywa, nie? Czyli jeżeli widzi pan skuteczność działania produktów, wynajduje pan z naszej oferty inne produkty, które... No i słuchajcie też kolegów, bo praktycznie tą wiedzę, którą obecnie mam, to też nie jest wszystko moja wiedza. Jest to przynajmniej 40 osób, bardzo dobrych hodowców z Polski, która po prostu zawsze ktoś coś powie, coś doradzi. I ja jestem też, ja używam logicznego myślenia, staram się to zbierać do kupy, nie? I po prostu układam tak troszeczkę to wszystko po swojemu, nie? Ale to jest bardzo dużo w Polsce wybitnych hodowców, którzy mają dużo wiedzy po prostu. Nie zawsze wszystko można zastosować, bo wiedząc bardzo dużo, to w życiu też wszystkiego się zastosować nie da, bo czasu braknie, nie? Dlatego trzeba sobie to pod swój zawód. Ja uważam, że jestem w stanie zrobić duże rzeczy nieprawidłowo, ale systematycznie i wiedząc, że będę robił to źle i będę z dobrymi skutkami. To już niejednemu to udowodniłem po prostu, nie? I dlatego niektóre rzeczy trzeba wiedzieć, co się robi, nie? Ale muszą być produkty dobrej jakości, żeby używać go, bo inaczej się nie da po prostu, nie? Jeżeli one by wcześniej były w zimę zamarznięte, czy w lato w jakichś złych warunkach. Czyli z tych produktów, które używa pan teraz w swojej hodowli firmy Ronfrid, nie był pan w stanie zrezygnować? Nie, te niektóre rzeczy, no to powiem szczerze, to nie wyobrażam sobie, żebym się umiał z nimi rozstać, nie? No musiałbym naprawdę bardzo się skupić nad tym, żeby poszukać jakieś zastępcze, bo te kilka produktów, co ma firma Ronfrid, no to no nie chciałbym szukać zastępczej firmy na przykład. No, to bardzo, bardzo mnie to cieszy. Cały czas produkty i liczbę produktów rozwijamy. Mamy nadzieję, że kolejne nowości, które będą wchodzić na rynek, również znajdą zastosowanie u pana i będzie pan z nich zadowolony, bo wiadomo, że jeżeli mistrz Polski, który również teraz podczas pierwszych lotów konkursowych osiąga bardzo dobre wyniki, jego słowo będzie liczyć się podwójnie. No tutaj na razie sezon bardzo ładnie się rozpoczął. W pierwszym locie miałem 3 pierwsze w oddziale gołąbki. No, drugi to był prawie też już rekord swojego życia. 240 włożonych, 181 w konkursie, 17 pierwszych, w stówie 56, w 200 100 gołębi, tam 97. Także super. Trzeci lot troszeczkę był z wiatrem, wyrzucił nam gołąbki, no ale to nic się po prostu nie poradzi. Też trzeba umieć przegrać. W każdym bądź razie, no tutaj koło mnie te miejscowe hodowcy bardzo dobrze też mieli no, później gołąbki, także się nie ma co stresować. Żeby wygrywać, trzeba umieć przegrywać. Wygrywać każdy potrafi, a przegrywać nie wszyscy. Dlatego tutaj jest właśnie, trzeba się nauczyć przegrywać też.
Czyli co, w tym roku również możemy liczyć na mistrza, tytuł mistrza Polski? No to nigdy nie. Ja mistrza Polski to już w 2000 roku miałem szansę mieć, bo już byłem ósmy w Polsce i nieraz brakowało mi tylko jednego, jak się to mówi, jednego konkursika czy dwóch, ale to jest, mając dobre gołębie, mając jakąś tam wiedzę, robić to w miarę systematycznie, jeszcze potrzeba w życiu szczęścia. Potrzeba w życiu szczęścia. W 2012 roku też mi brakło tylko jednego praktycznie lotu i też miałem szansę praktycznie na podobny wynik, ale się nie udało. Adaś Piwowarczyk mnie tu mówił wtedy, nie dawaj Zbyszek, bo to, kontrolowaliśmy to wszystko już publicznie nawet, bo już nieraz tak właśnie było, że byłem blisko wysokich sukcesów. Sam siebie wybijałem, a w 2012 roku było bardzo już blisko. No ale postanowiłem go mnie dać, bo gradobicie, te gołąbki przeleciały, jeden gołąb przyszedł obcięty po sezonie, no i wynik już był jaki był, no już nie było tych pierwszych miejsc, nie? Ale no co się odlecze, to nie uciecze, także po prostu nastąpił 2013 rok z podwójnym sukcesem właśnie w tej C-klasie i GMP. No ja mam szczęście do 13, bo akurat wszystkie moi pracownicy są z 13 roku, tu gołąbku mam na fali 13, nie? I tak właśnie ten 13 rok mi wyjątkowo po prostu pomógł, nie? Mam nadzieję, że rok 2014 będzie również pełen sukcesów. Panie Zbyszku, warto napomknąć, że na wystawie w Kielcach będziemy Pana bardzo mocno wspierać. U Pana Zbyszka będzie można zakupić nasze produkty w bardzo dobrych cenach, w bardzo wysokiej jakości, z tego względu, że Pan Zbyszek jest naszym przedstawicielem, jest naszym dystrybutorem. Szykujemy kilka niespodzianek, między innymi u Pana Zbyszka Oleksiaka na stoisku będzie można wylosować gołębie z najlepszych hodowli z Belgii i Holandii. Panie Zbyszku, czyli będziemy ostro działać na początku roku 2014? No będziemy pomalutku także hodowcom doradzać, starać się po prostu im pomóc, nie? Żeby jak najwięcej osób było zadowolonych po prostu, bo na razie wiadomo, że jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził, ale te 80-90% mam opinii pozytywne, co hodowcy mi dzwonią i dziękują po prostu za program, dziękują za produkty, za wiedzę, że im pomagam po prostu coś doradzić i nawet takie drobne rzeczy nieraz dzwonią po prostu, ten chyba mają zrobić źle, to też się nie boją, albo mam umówione tak, że jak nieraz nie mam czasu, to też zapraszam hodowców do pisania SMS-em, po prostu krótkie zapytania i ja wtedy też, ja bardzo późno chodzę spać, nieraz mogą dostać SMS-a nawet po drugiej w nocy po prostu i odpisuję te na SMS-y jeszcze po prostu odpowiedzi, a wręcz nawet tak wczoraj około 30 SMS-ów odpowiedziałem, czemu tak szybko, nie? Dziękuję za taką szybką odpowiedź, nie? Bo mam jedno zapytanie też, no dzwonienie wymaga to 10-15 minut, a SMS jest to 3 sekundy, tak? I wtedy te problemy drobne rozwiązuje SMS-owo. Panie Zbyszku, wspominał Pan, że w swojej hodowli stosuje również Pan produkt Sedohol. Jest to mieszanka metioniny i choliny, która bardzo szybko regeneruje wątrobę. Polecamy podawanie tego produktu w okresie lęgów, pierzenia oraz po ciężkich lotach. Opowie Pan, kiedy ten produkt znajduje zastosowanie u Pana? No Sedohol jest to też raczej dosyć znanym środkiem w Polsce, bo tak myślę, że za dużo reklamować go nie trzeba, ale można wspomnieć. Jest to bardzo dobry produkt, który rzeczywiście działa, po nim widać też, że gołąbki zaraz zrzucają puch. A też taką dodatkową zastosowaniem też Sedoholu, to może mniej osób wie, jak gołąbki po zimowej porze nabierają też po prostu masy ciała, to tutaj proponuję hodowcom po prostu przed łączeniem, tak i już 2 tygodnie przed, taką profilaktykę przez 3-4 dni po kolei. To powoduje przynajmniej u samiczek po prostu ściągnięcie tego nadmiernego tłuszczu gołębi i wtedy mają lepiej po prostu znoszą jajeczka. I to tutaj tego myślę, że mniej osób właśnie tutaj wie o tym. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Panie Zbyszku, czy stosuje Pan Sedohol do karmy czy do wody? Bo można w dwojaki sposób podawać. Tak, ja tu akurat już tak nauczyłem się, nie wiem czy to jest lepiej czy gorzej, ale ja tutaj akurat stosuję wyjątkowo do wody. Bardzo dobre rozwiązanie. No ale Sedohol naprawdę to, tak jak mówię, tu większość hodowców to zna. I to myślę, że wie jak też to się stosuje, że to i młodym i po jakiejś tam kuracji czy ten, ale tutaj jeszcze polecam to, bo z tego jak rozmawiałem z dużą ilością hodowców, no to tego przed łączeniem po tym zimowym okresie to no, nie zdarzyło mi się, że ktoś to wiedział, nie?
No my również stosujemy podczas pierzenia, podczas lotów. Natomiast czy widzi Pan poprawę po powrocie z lotu do regeneracji wątroby? Tak, tak. Nie, to nie jest podważalne. Tab & Gold stosujemy na pierzenie, tak każdy z lotowców wie. Dodatkowo jeszcze przy młótkach w rozpłodzie dwa razy w tygodniu, żeby ładniejsze miały piórka i ładniej te młode, żeby mogły już korzystać w sezonie na loty młode. Na wodę czy na karmę? Tutaj też do wody. Czyli do wody. Oddając go do młodych, no to tak jak mówię, korzystają w tym sezonie, w którym się to używa. Rotosal. Rotosal po prostu, no, można go stosować po każdym locie. Tak jak wcześniej wspomniałem, ja mam cztery takie systemy, w każdym gojemniku robię inaczej. I także tutaj go w tamtym roku go testowałem z tego. Można go stosować po każdym locie, ale z reguły tutaj polecam po hodowcom po takich cięższych lotach. Nie ma ten, bo naprawdę po prostu super regeneruje gołąbki i widocznie to po prostu na drugi dzień jest efekt bardzo duży. Warto pamiętać, że Rotosal ma swoje działanie w pojemniku przez 8 godzin. Hexenbir. Jest to produktem, który dajemy wtorek, środa. To jest produkt bardziej taki oczyszczający i też ma bardzo fajne zastosowanie i dwa razy w tygodniu można tutaj podawać, ale początek tygodnia. Biofresh. No tutaj to jest produkt, który możemy go stosować nawet codziennie, ale przynajmniej te 4 razy w tygodniu, żeby był po prostu i godzinami wieczornymi, bo wtedy po prostu jest mniej się utlenia, są gojemniki przemknięte, także bardziej godzinami wieczornymi. Przynajmniej 4 razy w tygodniu można i 7. U mnie akurat już dzisiaj jakby weszło się do gojemnika, no to pięknie już biofreshem ładnie po prostu czuć, bo już jest wypiłkane gojemniki i czekają już na gołąbki, nie? Z następnym produktem to jest Entrobag. To jest nowy produkt, który tu już jest bardzo dużo zgłoszeń. To dajemy po wszystkich kuracjach jakichś tam czy antybiotykowych, czy też zasilanie flory bakteryjnej. I to naprawdę jest nowy produkt, ale widać, że już jest duże zainteresowanie z hodowców. Pytają się o to, bo chwileczkę właśnie jak było te mniejsze opakowania i był brak, no to mam dużo telefonów, kiedy będzie i czy będzie po prostu, nie, także już jest duże zainteresowanie i z dużym efektem po prostu działa fajnie. Następnym produktem jest to Avimycin Pulver. No tutaj polecam hodowcom też produkt cały rok, dwa razy w tygodniu. Młodym pokazuje to, czy nie odchodzi ornitoza, ale po sezonie tak samo po prostu sobie stosować, żeby, bo kiedy jest w zimę, okres zimowy, jest dużo kurzu, jest wtedy po prostu takie zanieczyszczenie, to gąbki się odflegmiają fajnie, oczyszczają się. Dużo tych produktów na przykład jak ten dostosować sobie cały rok, bo tak samo jak jakiś sportowiec no, zje dobre rzeczy jeden dzień przed zawodami, no to też mu za wiele to nie pomoże. Trzeba się przygotować do tego w zimę i cały rok niektóre rzeczy trzeba używać. Firmy Ronfield stosuje już od kilku lat, może nie wszystkie produkty, ale po prostu te część produktów jestem bardzo zadowolony. I przynajmniej się nie słyszę, że są gdziekolwiek, cokolwiek podrobione. Zgadza się. O tym właśnie nam na tym najbardziej zależy, aby produkty były najwyższej jakości. Dbamy o to, żeby produkty cały czas były sprawdzane, testowane, przechodzą przez badania w naszych testowych gołębnikach w Niemczech, badane są w laboratoriach oraz przez zaprzyjaźnionych lekarzy weterynarii i na tym nam najbardziej zależy, żeby jakość produktów szła również w parze z dobrymi wynikami hodowców, które te produkty stosują. No i też odpowiednie osoby kompetentne muszą handlować tymi produktami, bo jak w życiu no, bywało, czy może bywać, no to trzeba uważać na to, żeby ktoś później nie zniszczył jakości tego produktu, który jest sprzedawany już przez firmę, no bo też to później świadczy o firmie i zarazem o gołąbkach też, bo wtedy też się i gołąbki po prostu są zniszczone w takim przypadku. To jest tylko, potwierdzam słowa pana Zbyszka, dlatego też pan Zbyszek jest od niedawna naszym dystrybutorem, bo wiemy, że dba o dobrą jakość, o dobre przechowywanie naszych produktów, bo bardzo zależy nam, żeby taka jakość, którą my
sprzedajemy, żeby taka sama jakość trafiała do... A mówię to z doświadczenia, z którymi się rzeczami spotykałem, bo te słowa, które tak nieraz powtarzam, to nie są bez przyczyny, bo ja przywiązuję wagę do dużo rzeczy takich drobnych, niby wydających się w życiu, tylko że to tak na tym polega, że patrząc na rzeczy drobne, z tego są wyniki, nie? A niektóre rzeczy robiąc i wszystko wiedząc na przykład, a nie robiąc drobnych rzeczy lub nie zabezpieczając dobrego produktu jednego, no to po prostu wtedy zarazem te wyniki będą i tak nie za specjalne. Także jestem bardzo przywiązuję wagę do jakości czegokolwiek, czego daję, nie? Bo uważam, że wtedy te wyniki będą wzrastać choćby małymi kroczkami, a naraz to nie da się tak po prostu, że ktoś by chciał wygrywać sobie naraz i będzie wygrywał, nie? Tak, droga do sukcesu to jest cały rok pracy systematycznej, spokojnej, wiedzącej, co trzeba robić. Tak samo te produkty. Trzeba wiedzieć po prostu w zimę i profilaktykę. Te produkty wszystkie działają, tylko trzeba znać kolejność ich podawania. Są odpowiednie profilaktyki zrobienie i dopiero te produkty odżywcze, a nie jakby dać te odżywcze produkty, a później tam profilaktyki. Jest bardzo trzeba wiedzieć, to wszystko działa, tylko trzeba umieć kolejność ich dawania. Także tutaj no, służę kolegom pomocą i co mi na razie bardzo dobrze wychodzi i są z tego zadowoleni po prostu, bo jeżeli ja im sprzedaję te produkty też między innymi, no to tłumaczę im, jak to działa, kolejność im to i oni się to uczą i już większość tych moich hodowców już nawet rzadziej dzwoni co jakiś czas, bo już to umią i tylko dziękują i nawet proszę ich, że jak mają jakieś problemy, żeby dzwonili, a podziękowania będą w zimę, bo nie jestem w stanie wszystkich podziękowań dziennych odebrać telefonów, bo to wtedy nie mogę pomóc tym, co potrzebują pomocy. A czy Panie Zbyszku, moglibyśmy się pokusić na stwierdzenie, że nasze produkty przyczyniły się też w jakimś stopniu do Pana sukcesu? No na pewno po prostu, bo korzystając z tych iluś produktów, to też są po prostu tym sukcesem, bo wszystko w jakimś stopniu procentuje na sukcesie, tak? Dlatego jak kupując jakiegoś gołąbka od kogoś, a później ten gołąbek był w trzecim rodowodzie, a jest teraz wybitnym, na przykład, a jakby tego gołąbka od kogoś nie było, to by nie było tego gołąbka. Tak samo po prostu no, i z produktami. Te produkty są sukcesem z tego powodu, że się je podawało.